Oto komentarz szefa Straży Miejskiej dotyczący zdarzeń z psami, które stwarzały zagrożenie dla osób trzecich. W dniu wczorajszym w godzinach porannych Komenda Powiatowa Policji zwróciła się do nas z prośbą o wsparcie w interwencji dotyczącej niebezpiecznego psa, który poruszał się po ulicy Północnej, bez żadnej opieki atakował przechodniów. Po udaniu się na miejsce wezwaliśmy lekarza weterynarii, który posiada umowę do wykonywania czynności dotyczących odławiania zwierząt dla gminy Słubice i przy wspólnych działaniach udało się psa odłowić. Pies został przetransportowany do schroniska w Ługach Górzyckich do czasu, aż odbierze go właściciel. Dzisiaj rano ponownie w godzinach rannych otrzymaliśmy już my zgłoszenie, że kolejny pies tego właściciela również porusza się po ulicy Północnej i również atakuje ludzi na miejsce. Niezwłocznie udał się patrol Straży Miejskiej, przeprowadzono interwencję. Pies przebywał już na posesji, zastano właściciela. Wobec właściciela zastosowano właściwe środki i sankcje karne przewidziane w kodeksie wykroczeń. Chciałbym przypomnieć wszystkim właścicielom psów, że należy je wyprowadzać tylko i wyłącznie na smyczy, jeśli znajdujemy się poza obszarem własnej posesji. Rasy psów niebezpiecznych muszą posiadać również kagańce. Właściciel psów w rozmowie z funkcjonariuszami zobowiązał się również do szybkiego ustawienia tak zwanego pastucha elektrycznego, który będzie zapobiegał temu, aby psy przedostawały się poza obręb posesji.